Bardzo ważne jest, kiedy Pan mówi do naszych serc. Też uczymy się całym swoim życiem, całym sobą słuchać Pana. Być zawsze przed Nim, też kiedy Go adorujemy. Jest taki epizod, może też słyszeliście, jest taki znany epizod życia świętego Jana Wianeya, kiedy on jako proboszcz poszedł do jej parafii, a taka bardzo zaniedbana była. I kiedy spotkał takiego człowieka modlącego się przed Najświętszym Sakramentem, no i właśnie widzi tego biedaka, się modli, patrzy na Pana Jezusa. I ten Jan Wianej się pyta: co ty tak tu robisz? Tak długo jesteś przed Panem Jezusem, a ten biedak mówi, że no ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Więc to jest też modlitwa naszych serc, to jest takie patrzenie. Pan mówi do naszych serc, my słuchamy Go. Pamiętajmy, że modlitwa jest nade wszystko słuchaniem. Jest tendencja odwrócona oczywiście, bo my jako ludzie czasem nie widzimy efektów naszego słuchania.
Myślimy, że to jest nieproduktywne i liczymy bardzo na wypowiadane słowa. To jest taka tendencja, że oczywiście lubimy Pana Boga zagadywać. A przecież Pan mówi też, że na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Więc pielgrzymka też jest dobrą okazją, żeby zmienić taką tendencję, żeby mniej było gadulstwa, a więcej właśnie słuchania Pana Boga. Żeby się nie bać w ciszy, w tym też dzisiejszym świecie, który oczywiście nam nie proponuje tego, bo świat będzie nam proponował hałas, świat będzie nam proponował to, co jest rzeczywiście hałaśliwe, związane z muzyką. Natomiast Pan nam proponuje właśnie takie słuchanie, patrzenie na Niego. To jest najlepsza adoracja Najświętszego Sakramentu, patrzeć, słuchać, nic nie mówić. Słuchać się w bicie Jego serca, słyszeć Jego głos. Ilu z nas może zaświadczyć o wartości takiej modlitwy i ile z nas się przekonało, że to ma wielki sens, kiedy jestem przed Panem Bogiem i nic nie mówię. On mówi do mnie. Ja Go chcę słuchać rzeczywiście. I gdy też przez Maryję prosimy o taką postawę, bo ona nas uczy takiego pokornego przyjmowania tego wszystkiego, to pochodzi od Pana, przede wszystkim Jego słowa. Też zbliża się południe, modlimy się oczywiście do modlitwą południową z taką intencją, żeby rzeczywiście Słowo Boże, które jest opowiadane, stawało w nas się ciałem, czyli się ukonkretniało. Tak jak to Słowo staje się ciałem w czasie Eucharystii. To jest też ta tajemnica, gdzie celebrujemy to Słowo stające się ciałem. Czyli ono ma przybrać konkret. Też Maryja szczególnie nam chce to wyprosić, żebyśmy byli ludźmi konkretnego słowa, uczynku, nie słuchaczami oszukującymi samych siebie, nie takimi, którzy słuchają jednym uchem, drugim wypuszczą, ale rzeczywiście będziemy przyjmować sercem. Sercem będziemy słuchać, bo to nie jest mistrzostwo w tym, że ja słucham, że ja słyszę o. Tylko właśnie mistrzostwo jest w tym, że ja sercem przyjmę. Zgodzę się z nimi, powiem tak, amen. Niech się stanie według Twojego słowa. Czyli tak jak Maryja. Maryja niech nam to pomaga w tym. Niech ona będzie naszą też matką, kiedy będziemy słuchać Pana i uczyć się przyjmować to wszystko, co pochodzi z Jego woli. Thank you.
Że jest to najstarszy zapis mówiący o Eucharystii, wcześniejszy od zapisu ewangelistów. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze: Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczniom przywołał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Przyjdźcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Przyjdźcie to raz. Będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Słowa te zawierają sam rdzeń tajemnicy eucharystycznej. Odnajdujemy w nim to, czego codziennie jesteśmy świadkami i uczestnikami. Sprawujemy i przyjmujemy Eucharystię. Jezus dokonuje wieczerni uczestniczenia. Mocą Jego słów, chleb zachowując zewnętrzną postać chleba, staje się ciałem Chrystusa, wino zaś zachowując zewnętrzną postać wina, staje się Jego krwią. Oto wielka tajemnica wiary. Jesteśmy uczestnikami zbawczego misterium Chrystusa i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Wraz z ustanowieniem Eucharystii weszliśmy w czas ostateczny. Czas oczekiwania na długie i ostateczne przyjście Chrystusa, kiedy dokona się sąd nad światem, a zarazem wypełni się dzieło odkupienia. Eucharystia o tym wszystkim nie tylko mówi. W Eucharystii wszystko nie to jest sprawowane. To wszystko się w niej dokonuje. Zaiste jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół. Więc Maryjo, prosimy Cię, byśmy potrafili żyć tajemnicą Eucharystii, która tworzy Kościół, tworzy naszą wspólnotę ludzi pielgrzymujących do domu Ojca, byśmy karmili się tym Bożym ciałem często, byśmy przyjmowali ten sakrament Bożej miłości z wielką wdzięcznością, że Bóg jest między nami i cały nam się daje. Tak jak Tobie się, Maryjo, dał, kiedy wypowiedziałaś swoje filiaty. I my teraz razem z Tobą chcemy to mówić i Ty nam w tym dopomóż. Proszę o zabranie się na Boża Rodzina.
o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jeszcze odpoczynek nasz zmarłym dać, Panie. I nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
uczynki razem wzięte nie są warte jednej mszy świętej, bo tamte są dziełami ludzkimi, a msza jest dziełem Bożym. Nawet męczeństwa nie da się porównać z mszą świętą. Jest ono bowiem ofiarą, jaką człowiek składa Bogu ze swojego życia, a msza święta jest ofiarą, jaką Bóg złożył z samego siebie człowiekowi, przelewając za niego krew. Kochan jest mi bardzo wielki, gdyby pojął swoje powołanie do końca, umarłby. Sam Bóg jest mu posłuszny. Jakiś zmarły ma powstać z grobu. Zaraz się tam powiedzi, żeby zobaczyć cud. Znaczy konsekracja, podczas której chleb i wino stają się ciałem i krwią samego Boga, nie jest o wiele większym cudem niż chrzczenie umarłego. Trzeba przynajmniej kwadransa, żeby dobrze przygotować się do przyjęcia mszy świętej. W tym czasie trzeba głębokiego uniżenia, jakiego Chrystus dokonuje w sakramencie Eucharystii. Trzeba zrobić rachunek sumienia, gdyż aby dobrze przeżyć mszę świętą, powinniśmy być tak łaski uświęcający. Gdybyśmy znali cenę ofiary mszy świętej, albo raczej gdybyśmy mieli głębszą wiarę, uczestniczylibyśmy w niej o wiele większą gorliwością. Gdybyśmy mieli głębszą wiarę. Oto wielka tajemnica wiary. I rzeczywiście, kiedy stajemy wobec tego Najświętszego Sakramentu, to można powiedzieć, że trzeba tutaj, tak jak też Święty nam odpowiada, trzeba nam i uniżenia przed tym majestatem Boga, ale trzeba nam też wielkiej wiary, żeby co nieco z tego zrozumieć. Gdybyśmy mieli taką wiadomo, że taka panowa nowe, święcone właśnie, powiadając to, co Chrystus powiada, ale my wszyscy jesteśmy ofiarnikami, czyli my wszyscy ofiarujemy. My wszyscy składamy ofiarę. A Pan jest przedstawicielem wszystkich, którzy są zgromadzeni. I my wszyscy tak naprawdę mamy sprawować mszę świętą. Pierwszy, tak jakby to była pierwsza msza i nasza ostatnia. Nie ma innej. Nie rozumiemy na innej już. To jest takie dziwne nastawienie. A, będzie niedziela, to bardzo się przygotuje. A może bardziej będę pesymistą. A teraz niepotrzebny, no to tak, to prawda. Szybko, szybko. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zawsze pamiętać, że msza święta jest jedyna w swoim rodzaju, nie ma innej. I nawet jeżeli ona była odprawiana 20 minut, to zawsze ona będzie miała taką samą wartość, jak ta, która jest sprawowana kilka godzin. Wtedy potrafi sprawować, pewnie czytaliście, ale słyszeliście, święte obiskiło, z wielkim namaszczeniem, ta ofiarska trwała, prawda, jak trwała. I dlatego tutaj chodzi o sposobienie serca. O to, żeby zadać sobie pytanie, czy ja wchodzę przestrzeń Eucharystii z wiarą. Jeżeli mamy oto wielka tajemnica wiary, to znaczy, że tutaj potrzeba wiary. Tutaj nie możesz być niedowiarkiem. Ostatnio mieliśmy w tym tygodniu Ewangelię, jak była, to była, dzisiaj mamy co? Czwartek? Nie, dziękuję. Coś mi się pokręciło właśnie z tym dniem. Dzisiaj jest wtorek, no ale to było w zasadzie wczoraj to było, wczoraj Ewangelia była taka, właśnie, to było wczoraj. Jezus ucisza górze, prawda, wziąże, no ale tam tak się przestraszyli, zaczęli tonąć tam, szczególnie Piotr. No i potem Jezus mówi, czemu jesteście bojaźliwi, ludzie małej wiary. Jezus to wypomina, bo rzeczywiście my, kiedy przychodzimy na mszę świętą, moglibyśmy też usłyszeć takie pytanie Jezusa. Czemu jesteś tak wyraźliwy? Czemu tak się lękasz, człowieku małej wiary? Czemu nie potrafisz mi oddać całego siebie na mszy świętej, taki jaki jesteś? Kiedy przechodzimy, to przeżyjemy, że Eucharystia nawet wymaga od nas całego siebie, czyli my przechodzimy z ciałem i duszą. My mamy dać siebie całego, prawda? Te dwa pieniążki, można powiedzieć, tak jak ta uboga wdowa rzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz, to
to my jesteśmy takim jednym groszem, ale to się składa rzeczywiście z dwóch miąższów, czyli masz ciało i duszę i Pan potrzebuje twojej duszy i twojego ciała. On chce dotykać ciebie i cię uzdrawiać. Ty nie przychodzisz jako tylko dusza. Ty przychodzisz jako też i ciało, prawda? Albo nie przychodzisz tylko jako ciało. Tak jak niektórzy czasem przyjdą, bo przyjdą, usiądą w tej ławce, smutni, prawda, zgnębieni na duszy, bo przeżywają tyle różnych problemów. No i tak samo wyjdą z tego kościoła. Czyli ciało, prawda, nie będzie dotknięte, dusza tym bardziej nie będzie dotknięta, bo gdzieś tą duszę zostawili. Pan chce przemieniać i dotykać. O, dzisiaj była też ta piękna pieśń, bardzo ją lubię. Wszystko Tobie oddać pragnę. I tam jest, prawda? Serce moje weź, niech tą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź. Ale okej, chcę powiedzieć, że w tym jest ciało właśnie, serce, ciało. Kiedy wypowiadamy słowa przed przyjęciem Komunii Świętej, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, to nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie w tym stwierdzeniu dusza moja, to też jest ukryte ciało. Tam nie chodzi tylko o duszę, tylko chodzi też o całego człowieka. Już tam nie dokłada się oczywiście ciała, nie wypowiadamy tego, ale to jest tak, że mówimy, a będzie uzdrowiony cały człowiek, czyli cały ja będę uzdrowiony. Pytanie, czy w to wierzysz? Czy masz taką wiarę, że Pan chce Ciebie dotykać mocą Eucharystii i chce Ciebie rzeczywiście przemieniać? Święta Teresa od Jezusa, reformatorka naszego zakonu karmelitańskiego, to ona napisała w swoich dziełach, już nie pamiętam, w którym to było dziele, napisała takie słowa, że gdybyśmy pojęli, kogo przyjmujemy w Komunii Świętej, to wystarczyłoby przyjąć raz Pana Jezusa do swojego serca, a On by nas obsypał niezliczoną ilością łask i swoimi dobrami. Gdybyśmy pojęli, kogo tak naprawdę przyjmujemy, to wystarczyłoby jedno przyjęcie i by się wszystko zmieniło. Tylko właśnie jest taka słaba nasza wiara. I pewnie ona będzie ciągle słaba, aż do końca naszego życia, ale to nas nie zwalnia z tego, że ona ma wzrastać. Właśnie po to mamy też ten sakrament, żeby wiara nasza wzrastała. Jest taki ważny krok, który trzeba uczynić na tej drodze odkrycia tego sakramentu, to jest podejście z wiarą. Potrzebuje wiary, potrzebuje wzrostu wiary, trzeba też wołać, Panie, przymnóż mi wiarę. Wiara, czyli ta rzeczywistość, ja wiem, z kim mam do czynienia, ja wiem, po co tam idę. Ja nie idę, żeby to odbębnić, tylko idę, żeby to przeżyć, żeby celebrować, żeby ta uobecniana ofiara dotykała całej mojej osoby i żebym ja się uobecnił wobec tej ofiary, bo to jest ważne. Tak jak Bóg się uobecnia wobec nas, staje się obecny, tak zobaczcie, jak moglibyśmy my nie być obecni wobec Niego. A czasami tak jest, że gdzieś się gubimy, gdzieś tam, prawda, idziemy sobie, bujamy w obłokach i nie jesteśmy obecni. Gdzieś jesteśmy oddaleni od tej rzeczywistości. Pan chce, żebyśmy byli tu i teraz, czyli pod Jego krzyżem, żebyśmy byli na tej ofierze krzyża. Potrzeba tej wiary, więc tutaj jest ważne, było takie przygotowanie do Eucharystii, jak też mówi święty Jan Maria Wianney, ale w ogóle to nie on tylko, to dużo świętych mówi, powtarza na okrągu, że takie przygotowanie jest bardzo ważne, żeby nie wchodzić w biegu, prawda? Nie wiem, czy czytaliście te objawienia tej mistyczki Kataryny Rivas o mszy świętej. Są takie piękne właśnie. I tam, jak Matka Boża prowadziła Katarinę krok po kroku, pokazując, co się dzieje na mszy świętej, to ona właśnie już od samego początku trochę się spóźniła na tą mszę świętą. Weszła, kiedy już się zaczęła pieśń.
I wtedy matka Boża mi powiedziała, widzisz, jesteś spóźniona. Dlaczego tak traktujesz się święto? Dlaczego się spóźniasz na to, co jest najważniejsze? I czasem my mamy takie, może też podejście, prawda? Że wszystko tak miała z biegu, to jest siarna z tego uczeń, też takiego biegu, prawda, szybko robienia. Dlatego Pan chce, żebyśmy też przygotowali nasze serca, bo wtedy to usposobienie serca sprawi, że my będziemy zdolni przyjąć łaski, które On nam przygotował. I to, co jest ważne w Eucharystii, też mówi święty Jan Maria Vianney na początku tego tekstu, że jest to dzieło Pana Boga. Że msza święta nie jest dziełem ludzkim. Tak jak my mamy jakieś uczynki i my teraz na przykład też pielgrzymujemy, to jest nasz uczynek, prawda, możemy to oddać Bogu. Są takie uczynki, prawda, nieraz się mówi, albo tłumaczymy dzieciom, zbierajmy dobre uczynki. No i jest to ważne, jest to element oczywiście ważny, tylko też trzeba dobrze rozumieć, to jest już inna kwestia, prawda, inny temat na konferencję, żeby rozumieć te dobre uczynki przez pryzmat łaski, przede wszystkim Bożej, że łaska nas zbawia, a nie uczynki, ale uczynki są ważne, bo wiara bez uczynków jest martwa, tylko że tych uczynków się tak nie akcentuje, to jest na tej zasadzie. Ale tutaj z Mszą Świętą mamy właśnie do czynienia jako z dziełem Bożym. To jest dzieło Pana Boga. Dzieło, które przewyższa wszystkie inne dzieła. To jest tak jak święty Benedykt mówił, że to jest Opus Dei, czyli po łacinie dzieło Boga. I Pan Bóg działa pomimo nawet naszej nieraz głupoty albo na przykład roztargnienia. Zobaczcie, że msza święta odbędzie się, że ona będzie ważna, że prawda, nawet kiedy my będziemy niedyspozycyjni do końca sercem, duszą, to Pan Bóg będzie działał, ale Jego działanie jest też zależne od tego, jak my mamy otwarte serca, czyli od naszego usposobienia, od tego przygotowania. Im bardziej będziemy się przygotowywać, tym więcej łask będziemy otrzymywać, bo Bóg szanuje naszą wolność i On to też on tak nie zrobi, prawda, że a, wystarczy przychodzić, prawda, bo wtedy byśmy wszyscy chodzili święci tutaj po ziemi, ci, co przychodzą na msze. Tutaj chodzi o to otwarcie, też o nasz wysiłek. Czyli ja też potrzebuję przygotowania, ja też potrzebuję tego stanięcia w prawdzie przed Panem Bogiem, zobaczenia, że jestem grzesznikiem, czego nas uczy msza święta na początku, że nie jestem godny tej ofiary, ale tutaj jestem przed Tobą, Panie. A święty Jan Maria Vianney mówi, że właśnie łaska uświęcająca ma nam przyświecać. I wtedy człowiek jest najbardziej przygotowany na przyjęcie wielkich darów od Pana. Ale jeszcze raz chcę zaznaczyć, że to jest dzieło Pana Boga. I nawet jeżeli my nie jesteśmy na przykład dzisiaj dobrze usposobieni, przygotowani na mszę świętą, a jesteśmy na niej, to Bóg działa. I to jest niesamowite, że Bóg zawsze będzie działał, że to uświęcenie, ono przez mszę świętą przychodzi, nas dotyka, a nasz kult jest, no niestety, czasem słaby, tak? Kult, czyli właśnie rozumie się tutaj nasze uczestnictwo, bo tutaj jest coś, co idzie od nas. Pamiętajmy, że msza święta, no, nie jest naszą prywatną sprawą. To też czasem się nie rozumie, jak właśnie uczestniczymy we mszy świętej, traktujemy mszę świętą taką sprawę, a przyszliśmy, to zaczynamy swoje wydziwiać, prawda? Albo nieraz różne modlitewki odprawiać jeszcze w tym czasie, kazanie nie słuchać, tylko różaniec pod ławką wyciągnąć i będę mówił. Były takie sytuacje już nieraz spotykane. Więc to jest oczywiście no wielki błąd, tak? Bo msza święta, pamiętajmy, nie jest prywatną sprawą, nie jest dziełem Twoim. Ty się schowaj z tymi swoimi dziełami, i zrób miejsce Panu Bogu, czyli ustąp mu miejsca. Tak jak święty Jan Chrzciciel mówi, potrzeba, aby On wzrastał, a Ty, żebyś się umniejszał. I Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czyli jeżeli chcesz mieć zgładzone grzechy, chcesz się karmić Jezusem, to zrób mu miejsce. Zresztą mamy też pieśń, prawda? Zróbcie mu miejsce, Pan Cię zmierza. I rzeczywiście, czy my robimy mu miejsce, tak? Czy mu ustępujemy miejsca, czy nie jest tak czasem, pomyślcie sobie, czy nie jest tak czasem, że to my chcemy bardziej pokazać siebie, że my coś robimy. Teraz jesteśmy i Panie Boże, Ty zobacz, jak mi zależy na tym, że mi coś otrzymał.
Eucharystia nas uczy tego, że mamy mieć serce przede wszystkim pokorne i zdolne na przyjęcie tego, co Pan nam chce dać, czyli na to obdarowywanie. Że Ty po prostu jesteś z otwartym sercem i to się liczy. Ty przyszedłeś, Ty jesteś całym sobą, tak jak mówiłem, ciało i dusza bierze udział w modlitwie, ale nie jest to Twoja prywatna sprawa, tylko jest to modlitwa całego Kościoła. Jest to szczyt, jak nam podaje katechizm Kościoła katolickiego, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że będę sobie na mszy świętej robił to, co mi się podoba. Są takie tendencje w nas. Nie wiem, czy widzicie, ale zresztą nieraz, prawda, ja też mówiłem, kiedyś przygotowany do mszy świętej, chyba 2 lata temu też to było. To właśnie mówiłem, że jak uczestniczymy w mszy świętej, to mamy taką tendencję właśnie robienia z nim modlitwy prywatnej. Ja się teraz podoba, że ja podniosę ręce. Ja teraz podnoszę ręce, bo ja teraz poczuję, że ja naprawdę zachwalam Pana. Ale inaczej, to nie, to stracone to jest. Takie myślenie tak się przyjmuje, ludzie, bo to nie jest to obrzędem oczywiście. Bo liturgia w czas powtarzania jest prywatnością, tylko Ty przychodząc na mszę świętą, przychodzisz uniżając się przed Bogiem. Opus Dei. Jeżeli Ty zaczynasz swoje robić, no to wtedy odpowiedz sobie właśnie, jak to jest. Wiadomo, to pokazujesz swoje ja wtedy. My mamy na to 23 godziny poza mszą świętą, można powiedzieć. My możemy wtedy skakać, wielbić Pana, podnosić ręce, podnosić krzyża, ale msza święta jest rzeczywistością boską nade wszystko, ustaloną przez Kościół, gdzie mamy pewne przepisy i tutaj obowiązują nas przepisy, prawda, takie, które są. I to jest ważne, czyli serce pokoju tylko potrafi to zrozumieć, przyjmuje, nie dyskutuje z tym. Ile dzisiaj jest bardzo walk, to się widzi. I czasem trzeba się zastanowić, czy to nie jest takie, żeby rozwalać Kościół od środka, nas rozwalać, że właśnie ludzie się potrafią kłócić, na kręcząco, na stojąco, na tym walka, tak? Ale musimy pomyśleć, że istota nie jest w tym, tylko istota jest w postaci wiary, że Ty z wiarą przyjmujesz Pana Jezusa. Bo co z tego, że Ty będziesz klękał, że nawet padniesz na twarz i prawda, pokonisz się krzyżem, położysz się krzyżem, bo też tego nie można uczynić, ale tak Ci powiadałoby na przykład serce. Co z tego, że Ty zrobisz? Pytanie, czy naprawdę masz wiarę? Czy masz wiarę? Bo to, że masz wiarę, to nie oznacza, że naprawdę teraz masz mieć swoje widzimisię i Ty będziesz robił tak, jak Ty chcesz. Dlatego tutaj nie ma co się kłócić, przepraszam, tylko przyjmować zawsze to, co Kościół ustala. To, co teraz na przykład w czasie pandemii jest, zobaczcie, też nad tym, prawda, ludzie potrafią toczyć walki. Z różnych objawień, różne słowa pokazywać, które nie mają potwierdzenia w Kościele. I ludzie się potrafią kłócić. Do ust czy na rękę? Na rękę czy do ust? Prawda? I potem mówią, że na rękę to jest deptanie Pana Boga. No i pytanie, czy to jest właśnie, słuchajcie, istota? To nie jest istota. Tutaj najważniejsze chodzi o przyjmowanie z wiarą. Bo Ty, jak będziesz patrzył na osobę, która przyjmuje na rękę i pomyślisz sobie, co za gamon, jak on przyjmuje tego Pana Jezusa, a skąd Ty wiesz, jaką on ma wiarę? Może on ma wiarę większą od Twojej. I to jest takie właśnie porównywanie się też. Przyjmujemy to, co Kościół ustalił, a Ty się schowaj ze swoją opinią i ze swoim prywatnym objawieniem. Dlatego, jeżeli nie mamy pokory, to właśnie tak ciągle będzie, że nas takie walki będą. I Eucharystia uczy nas jedności. Buduje Kościół od środka, a jeżeli ma budować Kościół i uczy nas jedności, to rzeczywiście trwajmy w tej jedności i nie rozwalajmy tego przez swoje jakieś, prawda, widzimisię, poglądy, fascynacje, objawienia prywatne, bo to nie tędy droga. Tutaj trzeba przede wszystkim pytać się o wiarę. Czy Ty wierzysz w to, co mówisz, to, że jesteś na tej mszy świętej? Czy Ty wiesz, czym ta mszy święta jest?
po to, aby rzeczywiście mieć serce otwarte, by z wiarą mówić: Panie, czyń to, co chcesz w moim życiu. Oto wielka tajemnica wiary, czyli mamy oczywiście to, że to jest wielkie, coś wielkiego, tajemnica, misterium, która może nas fascynować i ma nas fascynować, ale też pamiętajmy, że tego nie zrozumiemy. Jeżeli jest tajemnica, misterium, to ty tego nie zrozumiesz. I trzeba wielkiej pokory, tak, ja się z tym zgadzam, że pokora, ona się wyraża w tym, że będziemy pękać. Ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście najlepszą postawą byłoby, prawda, klękanie i przyjmowanie Pana Jezusa na klęcząco. Jest to słuszne w takim myśleniu, ale jeszcze raz powtarzam, chodzi o istotę i Kościół tego nas chce przede wszystkim nauczyć. Kościół nie profanuje przez przepisy swoje, tak jak niektórzy mówią, Pana Jezusa, że każdy Kościół ma jego przyjmować, co się dzieje, prawda, koniec świata i tak dalej. Tutaj naprawdę potrzeba pokory. Potrzeba pokory. Jeżeli ty nie chcesz, to ty oczywiście nikt cię nie może przymusić na rękę. Możesz przyjąć do ust i czyni to z pokorą. Ale nie patrz i nie myśl sobie, że inni to robią, to są gości. Zi, to hamują, prawda? Bo nie tędy droga. To się burzy jedność i to Panu Bogu się na pewno nie podoba. A diabeł, pamiętajcie, właśnie chodzi o to, żeby rozwalać w środkach. No i to jest jego robota. Dlatego jeżeli mamy misterium, tajemnicę Eucharystii, to też chcielibyśmy rozumieć wartość tej mszy świętej, że to jest niesamowita wartość. Oto wielka tajemnica wiary, czyli potrzeba tej wiary wobec tego misterium. I ta święta Teresa od dzisiejka Jezus, też nasza mała święta z Lizji, znana, prawda? To jest najmłodszy doktor Kościoła. Umarła w wieku 24 lat, ona jest takim doktorem Kościoła od małej drogi, czy od drogi dzieciństwa Bożego. To ona kiedyś powiedziała, może słyszeliście te słowa już kiedyś też, wiem, że gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, znacie te słowa? To służby porządkowe co musiałyby robić? Nasze służby porządkowe co by robiły wtedy? Kierowałyby ruchem do kościołów. Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, to trzeba by było tych dużo zielonych, żeby było, no nie? Zielony, czyli służba porządkowa musiałaby kierować ruchem do kościoła, słuchajcie, takie by były kolejki. No ale ludzie nie znają wartości Eucharystii, bo tych kolejek nie ma. Wartość Eucharystii, czyli chcę poznawać jeszcze bardziej obecność Pana we mszy świętej, chcę poznawać jeszcze bardziej to, że On jest żywy i działa i nie otrzymujemy czegoś, czy namiastkę tylko Pana Boga i Jego miłości, tylko otrzymujemy Jego samego. Otrzymujemy Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo jak przyjmujemy ciało Chrystusa, to my się łączymy z całą Trójcą Świętą, tak naprawdę. Nas mieszka żywy Bóg i jesteśmy uczestnikami już teraz tutaj na ziemi. Jesteśmy po części uczestnikami tego, co nas czeka w niebie. Czyli można powiedzieć jedną nogą, że jesteśmy w niebie. To dlatego mówi się, że Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały. Jest taki lepszy wymiar. Eucharystia nas przygotowuje do życia w niebie. Tam będziemy mieć niebiańską ucztę. I dlatego ważne jest, żeby spożywać ciało Jezusa, bo kto spożywa moje ciało, pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa, trwa na wieki. I ważne jest to spożywanie. Kiedy Pan Jezus powiedział te słowa o tym spożywaniu, to oczywiście, nie wiem, czy pamiętacie, ale tam w Ewangelii mamy napisane, w Ewangelii według świętego Jana, jak powiedzieli niektórzy, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? No i tak dzisiaj też jest, słuchajcie. To się powtarza w dzisiejszych czasach, że trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Ludzie nie zdają sobie sprawy właśnie z tego, że to jest Jezus Eucharystii w tym ciele, że chce przychodzić, karmić nas i dlatego potrafią odejść od tego, odejść od Kościoła,
odejść od Eucharystii, bo trudne to dla nich jest, nie do zrozumienia, jak Bóg może się zamknąć w kawałku chleba, że my jesteśmy, prawda, jak kobiety może być wyśmiewane, ponieważ się robi. I dlatego tutaj zobaczcie, jak trzeba wielkiej wiary. Bo można rzeczywiście podejść tak po ludzku patrząc i też tak powiedzieć, trudna jest ta mowa. Któż się może tam nie słuchać? No i wtedy wielu uczniów odchodziło od niego i z nim już nie wchodziło. Tak jest napisane. I dzisiaj naprawdę zobaczcie, powtarza się to samo. Wielu uczniów, tych, którzy są uczczeni, odchodzi od niego, odchodzi od Eucharystii i z nim nie chodzi. Nie idzie za nim, nie karmi się jego ciałem. Albo może mieliście sobie tak przetłumaczyć, że tutaj jest ta mowa, że nie może słuchać, że nasz święty ma jakieś opowiadanie słowa, no i czasem będąc w kościele, słysząc Słowo Boże, które kapłan przypowiada, biskup czy diakon, no to ktoś może powiedzieć, prawda, że trudne to jest. Któż to może słuchać? A to może też nie zgadza się z tym, ale to jest właśnie w tym kontekście, prawda? I kiedy wtedy może odejść i przyjechać na siebie i zobaczyć, że na przykład po takim ludzie też się w ulicy być w kościele i kiedy słuchają słowa Bożego, to dla nich coś jest trudne, nie do przyjęcia, nie potrafią przyjąć to do swojego życia, żeby tym żyć, prawda? Żeby żyć jego słowem. I dlatego ludzie nieraz proponują, że wiara jest wiarą taką rzeczywistością, to moje życie, to moje życie. I nikt nie może mi tutaj mówić, jak mam żyć. Ale to jest dzisiejsza, to jest ta Ewangelia właśnie, to też się dzisiaj dzieje. Dla wielu ludzi to jest trudne, ludzie siedzą w ławce, słuchają, ale się z tym nie zgadzają. Ile takich osób jest, jest na pewno jakaś część. Tak jak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Że ci uczniowie, ci ludzie chętnie by wyszli z kościoła, trzasnęli by drzwiami, bo usłyszeli coś, co jest dla nich niewygodne. Coś, co się nie zgadza z ich mentalnością myślenia, którą przyjęli od dzisiejszego świata. Czyli nie idą za Bożym Słowem, ale kierują się tym, co świat im daje. I daleko naprawdę nie trzeba szukać. Pomyślcie sobie w rzeczywistości waszej, jakiej jesteście. Jak to się dzieje? Na przykład widzę, jak jestem w Warszawie. To może to jest rzeczywiście, jak się ludźmi nieraz rozmawia. Dla nich to nie ma problemu. Tylko oni się nie chcą zderzyć właśnie z tą prawdą. Przychodzą, ale dla nich to jest takie trudne. Oni mają swoje poglądy i nie przerobisz tego. Możesz mówić, nie. Oczywiście tutaj nie generalizuję, prawda? Nie wsadzam ludzi do jednego worka, ale jest wielkie niebezpieczeństwo, że dzisiaj nie chce się przyjmować Słowa Bożego, które ma stać się w nas ciałem. No i wtedy pytanie, jak ta Eucharystia jest przeżyta? Ona nie jest przeżyta. Ty po prostu przyszedłeś, jako widz, coś tam posłuchałeś, nie przyjąłeś tego, nie zgadzasz się z kapłanem, masz swoje poglądy, swoje widzicie. Czyli twoje myślenie nie jest myśleniem ewangelicznym, nie jest myśleniem eucharystycznym. Słowa Bożego. Te dwa stoły są
Jezusa, no ale jak pomijamy pierwszą część i sobie tak po macoszemu kupujemy, machamy ręką, to nie jest to zbyt dobre. Bo wtedy nie jesteśmy dobrze przygotowani też na przyjęcie ciała Chrystusa. Słowo ma stać się ciałem. Dlatego najpierw przyjmijmy Słowo, a potem przyjmijmy ciało Chrystusa. Bo Eucharystii można mówić, że jest na grzechach, takiej głębokiej wiary, tak jakby wielką wiarę, ten tajemnicy trwać przerasta. Już miał wiarę coraz większą z dnia na dzień. Żeby też właśnie Maria się uprosiła, święci, święty, święty, Maria, Mary. Żebyś pamiętał, że jest wielki dzień, że Bóg chce dokonywać wielki grzech w życiu zarazie, jeżeli ma to pozwolić. Thank you.
zapraszam do modlitwy. Godzina południowa, która rozpoczyna się hymnem. Szósta nadeszła godzina. Potem modlimy się psalmami 119, 53 i 54. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz któremu pomimemu, a Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było to teraz i zawsze, i na wieki wieku. Alleluja. Szósta nadeszła godzina, i do modlitwy przyzywam.